tym filmie kto z nas jako ostatni wyjdzie z auta wygrywa 1000 zł. Jednak o tym, w jakim aucie spędzimy resztę dnia i może nocy, zadecyduje moja super dziewczyna Maja. W pojemniku znajdują się karteczki z numerami od 1 do 3 i do każdej z nich jest przypisane dane auto o bardzo zróżnicowanej wartości. Uwaga, maszyna losująca, otwieramy. Żeby nie Boże oszukuje, uwaga, uwaga, numer 1, czyli najlepsze auto. Dzisiaj jeździmy w najlepszym aucie dzięki mnie. Jak się z tym czujesz? Głupi to jednak zawsze masz szczęście. Ale przynajmniej dzisiaj ja z tego też skorzystam. Właśnie. Jednak przed rozpoczęciem challenge'u każdy z nas mógł wziąć ze sobą 5 dowolnych przedmiotów, a jedynym warunkiem było to, że nie mogą się one powtarzać. Od razu wiesz, że ja zaklepuję miejsce pasażera. No to ja chyba nie mam wyboru i muszę brać miejsce kierowcy, żebyśmy gdzieś jeździli, nie? Bo Maja nie ma prawa jazdy. A więc właśnie wchodzimy do auta i tutaj zaczyna się nasz challenge, który ja wygram. Nie jest to prawdą, a nie ładnie tak kłamać. W każdym bądź razie ja swoje rzeczy muszę sobie ułożyć z tyłu, żeby mieć jakieś miejsce. 3, 4 i portfel 5. Dwa, nie, to było 1, 2, 3, 4 i misiu Dexter 5. Jak oceniasz furę? Oceniam, że fura jest super furą. Ja, to było mocne zdanie. Tak. W każdym bądź razie ja na sam począteczek proponuję się przespać trochę, żeby czas szybciej zleciał. Zary, masz zamiar na samym początku i spać. A po co wziąłem koc i poduszkę? Nie wiem, może na noc, na później. A my dopiero do auta wleźliśmy, a ty już się kładziesz spać. Szybciej mi zleci czas. Trochę jasno, ale mam na to pewien patent, popatrzcie. Ale ty jesteś mądry. Ja. Ja nie mogę. Łap jakich mało. W każdym bądź razie postanowiłam dać mu zasnąć, żeby później oblać go wodą. O, budka! Wstajemy! Ptaszki śpiewają! O, nielegalnie przemyciłaś wodę i za to jak wygrasz, minus 200 zł. Za to niektórzy z was nielegalnie oglądają ten film, ponieważ jeszcze nie subskrybujecie tego kanału oraz jeszcze nie zostawiliście lajka. A żeby odblokować dalsze oglądanie tego filmu, trzeba to zrobić. Już nie chcecie się spać, Milanku? Chyba już podziękuję. Ogólnie zastanawia mnie jedna rzecz, Maju. Mhm. W jaki sposób chcesz korzystać z laptopa bez internetu i bez ładowarki? Liczę na to, że mi się nie rozładuje, a mam tam grę, do której nie potrzebuję internetu. Ja. Ej, nie, to było mądre. Tak. Ale wiesz, że ja ci tego laptopa odbiorę na kole fortuny? A wiesz, że nie? Zasady koła działają w bardzo prosty sposób, ponieważ gdy wylosujemy daną rzecz, dostajemy od drugiej osoby zadanie, które musimy wykonać i jeśli nam się to uda, to wylosowana rzecz trafia do nas, a jeśli nie, to oddajemy ją przeciwnikowi. No co, może jakieś koło fortuny w takim bądź razie? Może tak, wyglądasz jakbyś się obrzygał. Ach, w takim razie puszczaj. Puszczam. Uwaga, uwaga. Koniec. 100 zł ode mnie. 100 zł na sam początek. Ja. Co ja mam z głosem? Także 100 zł, jeśli wykonasz pierwsze zadanie ode mnie, a będzie nim wymienienie 10 marek aut, które będziemy wymijać. To było BMW. Dobrze, mamy pierwsze. Tak, teraz... to jest, uwaga, to jest to Volkswagen, to jest Skoda. Dobra, mamy 3. To jest... Fiat. Kurde, było napisane. To jest też Volkswagen. Takie się nie liczą powtórki. To jest Citroen. Dobra, czyli mamy 4 czy 5? Nie wiem. Ja też nie wiem. To 5. Nie, to 4. Dobra. No. Ale jak się pomylę, to mam jeden zapas. Bo za dobrze ci idzie, Maja. Dobra, tutaj co to jest? Toyota. No. To jest Audi. No, czyli mamy 6. Dobra, to? Mazda. Dobrze, dalej? To nie. O, jeden błąd pominięty. To był Ford. Okej, okay, czyli mamy 8 chyba? 8 i jedna pomyłka. A to? Opel. Bardzo dobrze, gratuluję. Wygrałaś 100. Dzięki, poszło mi lepiej niż myślałam, że pójdzie. Możesz sobie wyjąć 100 z portfela mojego. Za łatwe auta jej się trafiły po prostu. Naprawdę, to powinno być coś o wiele mocniejszego. A tu same jakieś Ople i tak dalej, Fiaty jeszcze, gdzie na logo macie napisane markę auta Ford. A myślałem, że się trochę pośmiejemy, tak szczerze. Mamy jego portfel, wyciągamy ile? 200 zł. Stówę. Aha. Mamy
jest też ładny. Dobra, to teraz chyba moja kolejna koło fortuny. A więc za sekundę zakręcimy, tylko musielibyśmy zjechać na jakiś parking, ponieważ w trakcie jazdy nie powinno się używać telefonu. Dokładnie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra, jesteś gotowa? Jestem gotowa, nie mogę się doczekać. Dobra, kręcimy. Uwaga, możesz zabrać jedną rzecz drugiej osobie. To będzie jak mocno. Jak za pierwszym razem zabierzesz mi laptopa. Od razu chciałbym uświadomić, że laptop jest tym, czym chciałbym dostać. Tym, co chciałbym dostać. Może dostaniesz laptopa. Okej. Może. Dobrze. Ponieważ moim zadaniem wiesz co będzie? Nie wiem. Przy użyciu wykrywacza kłamstw Milan będzie musiał odpowiedzieć szczerze na 3 pytania, a jeśli chociaż raz skłamie, to ja zabiorę mu jakąś jego rzecz. A więc moje pytanie brzmi: ile zarobiłeś w poprzednim miesiącu pieniążków? Z czego? Z YouTube'a. 250 zł, bo 3 osoby kupiły najlepszego wspierającego u mnie na kanale. Który nazywa się? Milo. Prawie chłopak Mai. Ja myślałem, że o kanał pytasz. To chyba każdy wie, jak wygląda. To nie była prawda. Znaczy, to była prawda, ale... Pierwsze pytanie i kłamstwo. To nawet nie ma sensu zadawać więcej pytań, gościu. Dobra, to w takim wypadku, co byś chciała ode mnie dostać? Ja chcę... Przemieniasz w coś. Chciałabym dostać od ciebie poduszkę. Moja poduszka. Już moja. Proszę bardzo. Możemy sprawdzić jeszcze jedno pytanie, bo bardzo mnie ono ciekawi. Ja, ale jak odpowiem dobrze, to oddajesz mi poduszkę. Dobra. Dobra. Moje pytanie brzmi: czy kiedyś bez mojej wiedzy, za moimi plecami, chciałeś sprzedać naszego psa? Nie, w życiu bym tego nie zrobił. Sprawdźmy moje. To. Naprawdę, w życiu bym tego nie zrobił. Proszę. Widzisz? Bo mój piesek jest super. No dobrze, to możesz wziąć sobie tam poduszkę. Dziękuję bardzo, tak się robi inter. Jak już jesteśmy na parkingu, a ja jestem super kierowcą, no to chciałabym rzucić tobie wyzwanie. Ja? Dobra, przyjmuję w ciemno. Dobra, to lepiej zaparkuję. Okej, no to pierwsze musisz zakręcić kołem fortuny, proszę bardzo. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. Co wyleci? Zmiana auta. No to ta osoba, która lepiej zaparkuje, decyduje. Czy zmieniamy i na które auto? No zmienić musimy. Ale pytanie na jakie? Dobra. Chyba wiemy bardzo dobrze. No i widzisz co zrobiłaś? Wybrałaś takie fajne auto, teraz to spieprzyłaś. Zrobiłaś to, Maja. Ale przynajmniej zaprezentuję światu, jakim jestem dobrym kierowcą. Mój talent nie może się marnować. Robimy jedno okrążenie i parkujemy w miejscu wskazanym przez drugą osobę i wtedy zanalizujemy, kto lepiej zaparkował. Nie. Sami wybieramy. Nie, bo ty na samym środku zaparkujesz. No dobra. No, chciałabyś zacząć, Maju? Nie, możesz zacząć, jeśli już siedzisz, to możesz zacząć. Bardzo dobrze. Także lecimy z pierwszym okrążeniem i od razu parkujemy. Dobra, uwaga. Ja myślę, że każdy stąd wie, że jestem zawodowym kierowcą, także mów mi, Maju, gdzie mam parkować. Dobrze. A ja to wykonam. Dobrze. Parkujemy przodem, bo tyłem Maja by rozwaliła auto, a szkoda auta. Decyduje to. Tam, tak? Tak, tam. Tam w tym miejscu. Tak. Dobrze. A więc lecimy, uwaga. Skręcamy tak, dojeżdżamy tu i powinno być idealnie. To jest mój wynik. To jest twój wynik? Tak. No, że tak powiem, chyba stoisz na linii z jednej strony i trochę jesteś za blisko. Nie stoję na linii, nie ma takiej opcji. No. Proszę bardzo. No na styk, na gdzie, styk. Gdzie tu widzisz linię? Na styk, ale podjechałeś za blisko. Nie podjechałem. Podjechał, ja zaparkuję lepiej. Jeśli podjechałbym bliżej, bym był na innym parkingu. Mhm. I co? Jest sparkowane idealnie, w każdej lokalizacji. Jest oklopnie. Proszę zadecydować w komentarzach, kto tutaj ma rację. I nie głosujcie na Maję, bo jest dziewczyną. Głosujcie na mnie, bo ja jestem dziewczyną. Nie, nie róbcie tego. Ja ci pokażę od razu, gdzie chciałbym, żebyś zaparkowała. Masz zaparkować w drugim miejscu od ulicy, tutaj o, rozumiesz? Ty miałeś łatwiejsze. No, ale ty też nie mogłaś takie wybrać. Masz zaparkować dokładnie w tym oto miejscu. No i myślę, że wszystko jest jasne. Auto ci wyłączam, to cześć. Trzymaj to, pachołku do nagrywania. Oh my god, bro. Jak ty mnie nazwałaś? Pachołkiem do nagrywania. Nie sięgam do pedału. Jak tu przysunąć pomoc, proszę pana? Nie powiem, bo wyzywałaś mnie od pachołków do nagrywania. Pomów. Nie pomogę. No to ja nie sięgnę. Ty się fotelem nie umiesz obsłużyć nawet, a ty chcesz auto kierować. No proszę, pomóż mi. No tam masz takie siedzonko i po prostu do przodu. Dobra, który to jest pedał? Jeszcze nie umiesz takich rzeczy, takich podstaw. Który to jest pedał? Jestem zażenowany. Ja bym tutaj jeszcze z 10 pasów potrzebował. Który to jest pedał?
Odpal auto pierwsze, co ci powiem. Ja, Maja. Czujesz się szybko? Tak. No to dawaj, teraz wbijasz pedał. Który to pedał? To znaczy P, jedziesz. A wbijesz posę. Nie wbiję. Ale już nie jest wbite. Nie się świeci. No ale P to jest postój akurat, nie? Nie. Tutaj musisz złapać za to i dać do tyłu. O. No i teraz jak puścisz hamulec, to jedzie. Nie, gdzie jest hamulec? No po lewo, a po prawej jest gaz, więc gazu nie klikaj. Ja już nie pamiętam, gdzie miałam jechać. Co ty, czemu ty przez środek parkingu jedziesz, naokoło masz jechać? Dawaj, Maja! Ale lecimy hardkorowo teraz, nie? Lecimy bokiem. No, prawie tak. Jedziesz po parkingu, a nie po ulicy. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Maja jedzie pod prąd. Widzicie to? Ty jesteś chora. A gdzie miałam zaparkować? Tutaj o, to jest tam pod ukosem. Jedź drugim pasem! Nie, drugim pasem tam w prawo! Ty pod prąd jedziesz! Nie, już nie jadę. No teraz już nie. Proszę zobaczyć. Uwaga, nie ma poprawek, dojeżdżasz i stajesz. Co ty? Umiesz chociaż wcisnąć hamulec? Dobra, kliknij teraz P, trzymając hamulec. O, puść. I proszę bardzo, jak Maja zaparkowała na czterech miejscach. Ej, ty już nie jedziesz. Nie jedziesz już, ej. A gdzie jadę? Ale ty nie masz prawa jazdy, nie jedziesz. Dzwoni po policję. Jedziemy na McDrive'a. Że nielegalnie się przemieszczasz po drogach. Ucieknę im z taką prędkością. Na czterech miejscach zaparkowałaś. Dobra, bo ja żartowałam. Z czym żartowałaś? No z tym, że tak zaparkowałam. To był plan. Tak? A zaparkujesz jeszcze raz? Nie. To teraz ci nieco ułatwię i możesz zaparkować całkowicie po lewej stronie, na tym o. Dobra. Boże drogi, to jest hardcore po prostu. Uwaga! Co ty robisz? Dobra, jeszcze trochę. Nie ma poprawek, to jest oszustwo. Stoisz na ulicy. Nie, bo jakbym wyjechała trochę do tyłu, to już bym stała na innym miejscu. Dobra, wymiana, idziesz stąd. No i kto lepiej zaparkował? Ja chcę żyć. To gdzie jedziemy? Jedziemy wymienić auto, oczywiście na to ze średniej półki. Niestety z tym już musimy się pożegnać. Jest mi bardzo z tym źle, to żeś wylosowała na kole Fortuny. Bardzo. Oczywiście przesiadka będzie wyglądać w normalny sposób, bo nie będziemy przechodzić przez okna, także jest to jedyny moment w filmie, w którym możemy wyjść z auta i po prostu od razu przejść do drugiego. Ale dzisiaj jest dupy pogoda. No. I tak jak mówiłem, jest to jedyny moment, w którym mogliśmy coś takiego zrobić w tym filmie, także już więcej nie ma wychodzenia z auta. To co? W sumie ja sobie teraz skorzystam ze swojej rzeczy, którą zabrałem. Trochę chyba posiedzimy i potem będzie moja kolej, tak? Tak. A ty co ciekawego będziesz robić? Z tobą będę patrzeć. Nie ma. Pograłabym sobie w swoją grę, ale nie chce mi się nawet brać tego laptopa, tak szczerze. Taka super jest ta gra. No jest super, ale utknęłam na trudnym poziomie. Rozumiem, rozumiem. Jestem głodna. Ja też i nie narzekam. A ty masz telefon. I telefon mogę zjeść? Nie, no to fajnie, nie? Możesz popatrzeć na jedzenie. I co mi to? To jeszcze bardziej będę wtedy głodny. Ale przynajmniej będziesz widział to jedzenie. Ty sobie zamknij oczy i sobie wyobraź. Dobra. Dobra. Widzicie, już znalazłem Mai zajęcie. W taki oto sposób ja przez jakiś czas siedziałem sobie na telefonie, a Maja myślała o jedzeniu. Dobra, wiesz co? Nie wiem. Mogę zaryzykować i lecę z kołem Fortuny. Dobra. O coś dobrego to zawsze warto. Wiadomo. 3, 2, 1. Uwaga, będzie byle nie zmiana auta. Jedzenie. Jedzenie. W końcu, doczekałem się. Ty mi dajesz jakieś fajne zadanie. No właśnie, najpierw tak. Jeszcze byś poczekał, co? Dajesz mi zadanie, że mam mrugnąć dwa razy teraz, a ja sobie jadę jeść. I może się z tobą podzielę. Masz przejechać 100 km. I dopiero wie. Że... 100 km, driving, jedziemy na wycieczkę! Chce ci się siedzieć i tyle jechać, że wybrałaś takie zadanie? Ja bardzo lubię jechać autem. Jednak po przedyskutowaniu tego poszliśmy na kompromis. 50 km i kupuję ci też jedzenie. Dobra.
Proszę bardzo, tutaj potwierdzenie, że z naszej dokładnej lokalizacji do Opola będzie 29 km, jednak nie 25. Także finalnie zrobimy 60, ale tak lepsze to 60 jak 100. Zadanie zaliczone? Zaliczone. No, to teraz tylko gdzieś trzeba nawrócić i wracamy z powrotem i zamawiamy McDonalda. Coś pięknego. Słucham, Maja, co byś chciała do jedzenia? Chciałabym frytki i bułkę z kurczaczkiem. Przyjąłeś do wiadomości? Przyjąłem. Tylko nie z tym czerwonym sosem, tylko zwykłe. Frytki i Big Mac i two for you z zwykłym chickenem. Dziękuję. Dziękuję. Cieszysz się, że za chwilę będziesz jadła? Co jak zrobię skama i ci nie dam? Dasz. Tak? Jesteś tego pewna? Tak, jedź. Dziękuję, do widzenia. Cieszysz się, że dałem ci jedzenie? Bardzo się cieszę. Nie oszukał mnie. Mam frytki. A jak tam u ciebie wygląda sytuacja z sikaniem i tak dalej? Dobrze. Mogę nie sikać cały dzień, także ja wytrzymam. A jak u ciebie? Ja zaraz sikam do butelki. Musieliśmy się udać tylko w bezpieczne miejsce, w którym będę w stanie to zrobić tak, aby nikt nie zaglądał do auta. Czy mogłabyś się odwrócić, abym załatwił swoją potrzebę? Nie. Tak, chcesz sok jabłkowy do popicia? No, przydałby się, ale prawdziwy. To prawdziwy, prosto z sadu. No, dobra. Dobra, nie patrz. Ja się obsikam ogólnie. Ja muszę wstać i się odwrócić, bo się obsikam. Mam pomysł. Ja nie wierzę. Może być lekko chore. Muszę należąco odprawić to. Ciągam gacie, uwaga. Nie patrz teraz, Maja. No weź, no. Zaraz to puszczam. Nie prankuj mnie tak, bo sikam akurat. Michael, nie wiem gdzie nakrętkę dałem. Nie za wiele, jeszcze na 3 razy starczy. Challenge wymagają poświęcenia, tak? Ogólnie jesteśmy w trakcie przeprowadzki, jak możecie zauważyć. Tam z tyłu się dzieje taki dziwny syf. Także na naszych Instagramach, tutaj na moim... Tutaj na mojej będziecie mogli zobaczyć nową chatę już niedługo. Jeśli jeszcze nie oglądacie, znaczy nie obserwujecie, to obserwujcie. Dobra, Maju, nie chcę cię smucić, ale idę spać teraz. Ja też idę. Proszę mnie nie budzić. Rozumiemy się? Chyba tak. Chyba jednak nie, bo dosłownie po 30 minutach Maja stwierdziła, że się nudzi i chce kręcić kołem fortuny. W wielkim skrócie wylosowała picie, ale zadaniem, które dostała, było wypicie litra wody w 3 minuty. To chyba, że się poddajesz, Maja. Poddaję się. No dobra, nie będę narzekał, mam wodę dla siebie w takim wypadku. Będę narzekać, nie muszę pić tej wody w takim wypadku. Nie, weź, nie zaczynaj wojny, bo... Kurwa, ja muszę kręcić kołem, bo nie wytrzymam. Co mnie to interesuje? Rób coś. Dobra, to myśl nad zadaniem, bo kręcę. 3, 2, 1, lecimy. Ładowarka. Nie no, najgorzej. Wiedziałem, żeby nie kręcić tym kołem. Po co mi ładowarka, jak mam jeszcze 52% w telefonie? Wynochaj, przesiadaj się do małego autka na pół godziny. Nie ma opcji, nie zrobisz jest mi opcja, tego. Jest opcja, tak jest zadanie, koniec, kropka, definitywnie i ostatecznie. Jednak oprócz samego wytrzymania 30 minut, Milan będzie musiał wyjść z auta dokładnie tak, jak był w tym momencie ubrany. Ała. Dobra, panie, odjeżdżaj. Jak ja tu nie mam jak odjechać? No i... To słyszycie, jak tu wieje? Zamykaj te drzwi, bo ja tam podjeżdżam. Właśnie to robię. Ja nie wytrzymam w tym aucie. Ona tam siedzi, a ja tu zamarznę. Ale tu fajnie, tak cieplutko. Cieplutkie siedzenie. Nic nie wieje. Ale zimno. Kurde, pod kocykiem sobie siedziałem. Fotel miałem ogrzewany. A tutaj zobaczcie, ja nie mam gdzie tu siedzieć. Nie mam nawet jak tam nogi dać do środka. Jak dam nogę, to mam zgiętą. Musimy tu stać. Ja tu nie wytrzymam pół godziny. Jedziemy gdzieś. Kieruję na stojąco. Jeździ w tym autku naokoło tego auta. W ogóle się nie mieści w tym. On na stojąco jedzie. Muszę sobie świecić, bo nic nie widzę. No puść szybę. Siema. Ja oficjalnie rezygnuję z tego challenge'u. Wychodzę z autka. W tym wypadku udało nam się wygrać 800, a łącznie 900 zł. A teraz chciałabym zaprosić Was do obejrzenia następnych kozackich filmów, które wyświetlają Wam się w tym momencie na ekranie.